Cześć, witajcie w tą niedzielę Chrztu Pańskiego. Mamy dzisiaj fragment z Ewangelii Marka, gdzie czytamy właśnie o chrzcie Pana Jezusa. Niebo otworzyło się, Duch Święty stąpił, a z nieba rozległ się głos: to jest mój Syn ukochany, którego sobie upodobałem. Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale zanim Pan Jezus cokolwiek zrobił, zanim wygłosił swoje zmieniające życie kazania, zanim nauczał, zanim dokonał jakichś cudów, zanim uzdrowił trędowatego, zanim wskrzeszał zmarłych ludzi, zanim sam oddał swoje życie na krzyżu i zmartwychwstał, zanim to wszystko się stało, Bóg Ojciec mówi do Niego: to jest mój Syn ukochany. Tak wygląda Boża miłość. Na Bożą miłość się nie zasługuje. To jest coś, co Bóg daje ze swojej łaski. Bóg kocha, dlatego daje. Czy masz tą świadomość, że Bóg kocha Cię teraz? Czy możesz powiedzieć: wiem, że Bóg mnie kocha. Wiem, że jestem Jego ukochanym dzieckiem. Słuchajcie, apostoł Jan w swojej Ewangelii za każdym razem, kiedy pisał o sobie, pisał: ukochany uczeń. Moglibyśmy powiedzieć: raz wystarczy, dwa razy wystarczy, ale za każdym razem. I dokładnie tak robi Jan. Ukochany uczeń. Ukochany uczeń stał pod krzyżem. Ukochany uczeń był oparty o pierś Jezusa w trakcie ostatniej wieczerzy. Jan znał swoją godność. I dzisiaj, w niedzielę Chrztu Pańskiego, chcę zapytać Ciebie, czy Ty znasz swoją godność? Czy wiesz o tym, że Bóg Cię kocha? Co mówisz o sobie? Czy wierzysz w Bożą miłość? Pomyśl o tym, co wycierpiał Jezus. Jak został wyszydzony, wyśmiany, opluty, pobity, przybity w końcu do krzyża, umarł i po trzech dniach zmartwychwstał. On to zrobił wszystko dla Ciebie. Pomyśl, co czuje Bóg, kiedy wątpisz w Jego miłość do Ciebie. Boże, czy Ty na pewno mnie kochasz, bo autobus mi uciekł? Boże, dlaczego doświadcza mnie jakaś dziwna, przykra rzecz? Czy Ty na pewno mnie kochasz? Boże, nie mam nowego modelu telefonu. Czy Ty na pewno mnie kochasz? Bóg Cię kocha. I dał o wiele, wiele, wiele bardziej ważny argument swojej miłości, niż mogłoby nam przyjść na myśl. I tym argumentem jest miłość Jego w Jezusie Chrystusie. Kiedy On oddał życie za nas. Kiedy oddał życie za Ciebie. Czy możesz powiedzieć o sobie: jestem ukochanym uczniem? Pomyśl o tym, do końca życia, do końca świata ludzie, którzy będą otwierać Biblię, natrafią tam na Ewangelię Jana i będą czytać wypowiedź o Janie, że to jest ukochany uczeń. Jan znał swoją godność, znał swojego Pana. Wiedział, kim on jest i wiedział, kim Jan sam jest. Wiedział o tym, że istota miłości Bożej nie jest w nas, ale jest poza nami. Słuchajcie, Jan Chryzostom w IV wieku kiedyś tak powiedział: Bóg kocha nas bardziej niż ojciec, matka, przyjaciel czy ktokolwiek inny mógłby nas pokochać, a nawet kocha nas bardziej niż jesteśmy w stanie pokochać siebie. Pomyśl o tym, Bóg kocha Cię bardziej niż Ty kochasz samego siebie. Dlatego mówimy: Bóg jest miłością. I Jan dokładnie później w swoich listach to samo podkreślał i mówił: Bóg okazał nam ogrom swej miłości. Posłał na ten grzeszny świat swojego jedynego Syna, dzięki któremu żyjemy. Istota tej miłości polega na tym, że to nie my pokochaliśmy Boga, ale że On pokochał nas. Dlatego właśnie posłał swojego Syna jako ofiarę za nasze grzechy. Jest takie fajne powiedzenie, że zły zna Twoje imię, ale woła Cię po Twoich grzechach. Zna Twoje grzechy. I właśnie po nich Cię woła. A Bóg zna Twoje grzechy, ale woła Cię po Twoim imieniu. Dokładnie to jest napisane, prawie dokładnie to jest napisane w Księdze Izajasza w 43 rozdziale, gdzie czytamy słowa Boże: nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Bóg Cię wzywa po imieniu. Tyś moim. Więc co mówisz o sobie w tą niedzielę Chrztu Pańskiego? Co mówisz o sobie? Dlatego właśnie za każdym razem, kiedy mamy chrzest, nie chrzcimy w imię tego, kto przyjmuje chrzest, nie chrzcimy w imię tego, kto chrzci, ale chrzcimy w imię Boże, w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, w Jego odwieczną miłość. Pozdrawiam Was, zostańcie z Bogiem. Cześć.